Przedszkola, szkoły podstawowe, drużyny harcerskie Nieprzetartego Szlaku, domy pomocy społecznej i warsztaty terapii zajęciowej to uczestnicy Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej, który 7 lutego odbywał się w Ostrzeszowskim Centrum Kultury. Wydarzenie mające charakter nie tylko muzyczny, ale też integracyjny, już po raz czwarty zorganizował specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Zaczęliśmy pechowo, bo w 2020 mieliśmy zaplanowany na 15 marca, no ale wybuchła wtedy pandemia. Drugi festiwal był online, natomiast już kolejne organizowaliśmy w kinoteatrze. Wraz z Małgorzatą Wichnowską o stronę organizacyjną przedsięwzięcia zadbały Daria Frankowska i Hanna Szkopek. Mamy 28 grup występujących, no około 200 osób mamy na sali. Przygotowaliśmy ponad 120 dyplomów i każdy otrzymuje upominek oraz dyplom. No oczywiście podkreślam, dzięki wyłącznie sponsorom mogliśmy zakupić prezenty i wykonać dyplomy. Kolejnym występom uważnie przysłuchiwało się jury pod przewodnictwem Marii Wichnowskiej, którego skład weszli także Iwona Rogozińska, Aneta Kaleta, Marta Kostrzewska i Bolesław Grobelny. Przede wszystkim wielki ukłon z mojej strony opiekunom dla nich, ponieważ przygotować, nauczyć, wyzwolić wolę występu, pokonać strach przed występem, to bardzo wielka sprawa. Drugi ukłon to w stronę wykonawców, właśnie za to, że się odważyli, za to, że nauczyli się, że mimo tremy ogromnej stanęli przed publicznością i zaśpiewali. Poziom jest różny, jak to zawsze bywa, ale najważniejsze jest to, że się wspaniale bawią i że piosenka łączy wszystkich. I przedszkolaków, i starszych, i najstarszych, czyli takich jak ja, ponieważ wszyscy równo klaszczą. To jest właśnie największy dar muzyki, że potrafi łączyć wszystkich. Nie potrzeba znać słów, wystarczy usłyszeć melodię, żeby wszyscy zaklaskali, zaśpiewali, zanucili. I ten konkurs, ten przegląd, takie zadanie spełnia i ukłon dla tych wszystkich, którzy wymyślili go, tych, którzy występują, będą występować. Niech się dobrze dzieje. Decyzją jury w kategorii przedszkoli zwyciężyło przedszkole nr 6 imienia Misia Uszatka, wyprzedzając kolorowe kredki z Rogaszyc i słoneczny zakątek z Ostrzeszowa. W drugiej kategorii pierwsze miejsce przyznano 9. koedukacyjnej drużynie Nieprzetartego Szlaku Miszmasz z Kalisza, drugiej 56. wielopoziomowej drużynie harcerskiej Nieprzetartego Szlaku Jagódki z Jarocina, a trzecie specjalnemu ośrodkowi szkolno-wychowawczemu nr 1 w Kaliszu. Uważam, że to jest świetna sprawa, ponieważ każdy od małego do największego może się zaprezentować. Rozpiętość wieku jest różna, tak samo umiejętności są różne, ale każdy się czuje tutaj świetnie. Nasi harcerze są też z jednej szkoły. My na co dzień śpiewamy z nimi podczas muzyki, podczas wspólnych spotkań, podczas zbiórek. Śpiewamy piosenki harcerskie, cała szkoła śpiewa piosenki harcerskie, ponieważ w naszej szkole tych harcerzy jest sporo, instruktorów też jest sporo, dlatego te piosenki nam są znane. I dlatego nam łatwiej było szybciej przestawić się na inną po prostu piosenkę. Ale też odbywają się bardzo często zbiórki, na których też ćwiczymy. I tu jest właśnie też efekt. Myślę, że jest to potrzebne zarówno harcerzom, zarówno nam jako instruktorom, którzy możemy im przekazać naszą wiedzę, ale też taką chęć sprawdzenia swoich umiejętności. Ale też myślę, że rodzice bardzo chętnie dają nam harcerzy pod opiekę, ponieważ wiedzą, że tutaj czują się bezpiecznie, ale też mają możliwość przekraczania swoich możliwości, przekraczania swoich granic. Jestem bardzo zadowolona z siebie, że ładnie umiem śpiewać. Bardzo lubię wyjeżdżać i na zbiórki chodzić. No. Co się dzieje ciekawego na zbiórkach? Co najbardziej lubisz? Śpiewać, rysować. W kategorii szkół podstawowych najwyżej oceniono prezentację w wykonaniu uczniów z Kuźnicy Grabowskiej, Siedlikowa i Szklarki Przygodzickiej. Z kolei w kategorii osób dorosłych główne nagrody trafiły do podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze, Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrzeszowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie.
Pod wrażeniem wszystkich występów byli zaproszeni goście: starosta Lech Janicki, wicestarosta Zofia Witkowska i burmistrz Patryk Jędrowiak. Dzieci i młodzież bardzo pięknie przygotowana, no po prostu uczta i do ducha, i do ciała, i nie tylko. Także no świetnie, no potrzeba, a tym więcej, że jest duża publiczność i podziwiają właśnie uczestnicy, tych, którzy występują na scenie. Pięknie, przepięknie. Także warto organizować, bo jednak dla tych dzieci, dla tej młodzieży, którzy są sprawni inaczej, to trzeba coś troszeczkę więcej dać od siebie. Także tutaj szacun i gratuluję pani Małgosi, dyrekcji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, że podejmuje się i kolejny raz organizuje właśnie takie piękne turnieje, koncerty, które tutaj możemy dziś podziwiać z tej pięknej sali. Festiwal swoim recitalem uświetnił zespół Fumix z zespołu szkół nr 2 w Ostrzeszowie. Za naszym pośrednictwem organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom, sponsorom i instytucjom, dzięki którym festiwal mógł się po raz kolejny odbyć.